Dziękujemy, witam serdecznie wszystkich zawodników, ekipy, które będą zmagały się przez 5 dni w naszym pięknym mieście, rywalizując o tytuł mistrza Polski w kolarstwie szosowym. Kiedy jesienią ubiegłego roku przedstawiciele Lang Teamu pojawili się w Świdnicy i przekazali nam informację, że te trasy, które są tutaj w okolicy, w gminie Świdnica, w gminie Walin, są identyczne jak te, które czekają naszych zawodników praktycznie już za chwilę w Rio de Janeiro, no ucieszyliśmy się, że ta propozycja akurat spotkała Świdnicę. Ja chciałbym zaznaczyć, że Świdnica od wielu lat jest przyjazna kolarstwu, że dbamy o trasy rowerowe, mamy szkołę mistrzostwa sportowego właśnie w specjalizacji kolarstwo. I to jest chyba jeden z kilku powodów, który skierował organizatorów do tego, aby zaproponować nam bycie gospodarzem Mistrzostw Polski w kolarstwie 2016. Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym 2016 uważamy za otwarte. 3, 2, 1. Pierwsza zawodniczka na trasie, przywitajcie ją wielkimi brawami. Co minutę, jak powiedział Darek Malo. Pierwszy raz odbywają się Mistrzostwa Polski w kolarstwie w Świdnicy. To dla nas, dla mojej szkoły, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, bardzo prestiżowe wydarzenie, ponieważ tego dnia, dzisiaj, rozpoczynają się mistrzostwa, na które wracają wszyscy moi absolwenci, którzy będą występować w grupie orlikowskiej, w elicie oraz wszyscy moi uczniowie obecni. Wszyscy muszą wystartować w tych mistrzostwach, także każdy z nich się mierzy. Dużą presję mieliśmy od kilku miesięcy, ponieważ budziliśmy się i zasypialiśmy się 50 metrów od mety. Dlatego też to było szalenie ważne, żeby dzisiaj się pięknie zaprezentować. No bo oczywiście oprócz takich nazwisk jak Rafał Majka, Paweł Poliański, pan Bodnar, to są nasi absolwenci, ale też jest mnóstwo różnych innych młodych ludzi, którzy dzisiaj mają szansę na mistrzostwa i będziemy ich bardzo wspierać. Dlatego zachęcam Świdniczan do dopingowania właśnie naszych. Ja wiem, że oni pochodzą z całej Polski, ale przez 3 lata związani są z tym miastem i bardzo się z nim utożsamiają.